Kongres Naturalny to największe wydarzenie online w Polsce o tematyce naturalnej. Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz, żeby kongres dalej się rozwijał, to możesz nam w tym pomóc, przekazując 1,5% podatku lub dowolną kwotę na darowiznę. Potrzebujemy Twojej pomocy. Pamiętaj, że razem tworzymy ten kongres, a razem możemy wszystko. Witam wszystkich, nazywam się Józef Romik, jestem naturalnym budowniczym i chciałbym dzisiaj Wam poopowiadać, na co zwrócić uwagę budując dom ze słomy, jakie są zalety i wady budowania przede wszystkim samemu, bo no taki dostałem tutaj temacik, jeżeli chodzi o naturalne budownictwo. I tak, jeszcze chciałem się odnieść troszeczkę do tego, co opowiadał Jędrzej, bo to jest bardzo znamienne i ważne, że ta ciągłość przekazywania rzemiosła w naszym tutaj kręgu, chodzi nam przede wszystkim o Polskę, no zostało to przerwane na naszych oczach, właśnie w naszym pokoleniu. I ja doskonale pamiętam tą sytuację, kiedy w moim pokoleniu, kiedy przechodziliśmy do właśnie takiego kształcenia w szkole średniej, to szkoły zawodowe naprawdę to było, ludzie byli traktowani, ci, którzy decydowali się na kształcenie zawodowe, byli traktowani z góry, że tak powiem. I to było bardzo niefajne. Duży był nacisk ze strony naszych rodziców, ze strony otoczenia, żeby wchodzić jak na najwyższy, a już w ogóle jak ktoś szedł do ogólniaka, to było coś wspaniałego. Co teraz z perspektywy czasu, no ja obserwuję rówieśników, którzy poszli do ogólniaków i skończyli takie szkoły wyższe, które nie dały im jakichś naprawdę takich wysoko cenionych umiejętności, no teraz pracują w słabych miejscach i to jest bardzo znamienne. Ja miałem to szczęście, że po pierwsze urodziłem się na wsi i urodziłem się w takim domu, że no praktycznie od dziecka człowiek musiał zdobywać umiejętności. Jak coś się zadziało w tym domu, no to ojciec mówił, trzeba to naprawić, musieliśmy to naprawiać. W takim domu, w którym ja mieszkałem, nieznajomość prądu od dziecka to był taki trochę dobór naturalny. Jeżeli młody człowiek nie znał zasad działania prądu, to po prostu w dorosłe życie nie wchodził, ponieważ ginął porażony prądem. I to sprawiło, że no dość szybko opanowałem takie podstawowe umiejętności. No i jednocześnie też z racji tego, że i ojciec i mój brat pracowali na budowie, to bardzo szybko na tej budowie zadebiutowałem. Tak naprawdę miałem 13 lat, kiedy pojechałem pierwszy raz na budowę do Wrocławia, żeby sobie dorobić. No i tak chcąc, nie chcąc, to moje życie się z tą budową związało. I dopiero po wielu, wielu latach jestem temu losowi, wszechświatowi wdzięczny, że tak się zadziało, ponieważ no, moja mama przede wszystkim bardzo parła do tego, żebym się nie wiadomo jak edukował, żebym został lekarzem albo księdzem chociażby. Ale no tak się potoczyło, że jednak pracuję na budowie i bardzo się z tego cieszę, że zacząłem się cieszyć tak naprawdę dopiero jak poznałem budownictwo naturalne. To był zwrot w moim życiu. Od tamtej pory mogę czerpać ogromną radość z tego, co robię i o tym właśnie chciałbym dzisiaj tutaj Wam opowiedzieć. Podzieliłem sobie tą prezentację na takich kilka tutaj modułów i zaczniemy od tego, bo w tytule mamy jak się przygotować do całego procesu budowy, więc na początku trzeba się przygotować oczywiście finansowo. I nie chodzi mi tutaj o to, że nie podam Wam konkretnej kwoty. Chodzi o to, że budownictwo słomiane rządzi się pewnymi prawami. Na przykład budując konwencjonalnie z itonga czy z innych materiałów, tą budowę można tak naprawdę rozwlec, bo jeżeli postawicie ściany nośne i na nie będzie padał deszcz, no nic się tak naprawdę nie dzieje, on sobie popada, później wyschnie i możecie na przykład w następnym sezonie tą budowę kontynuować. W budownictwie słomianym tak się nie da. Ściany, które są postawione ze słomy, one muszą być zamknięte, ponieważ ta słoma po prostu będzie do wyrzucenia, jeżeli miałaby kontakt z wodą. Zatem
musicie przygotować się finansowo w taki sposób, żeby od momentu rozpoczęcia tej budowy, czyli jak zaczniecie piąć konstrukcję do góry, musicie ten budynek zadaszyć, przynajmniej tymczasowo, zasłomować i otynkować. Najlepiej oczywiście zamknąć go całkowicie, czyli również stolarkę okienną. Czyli optymalny jest stan surowy zamknięty, ewentualnie stan surowy otwarty z zabezpieczeniem otworów okiennych. I na to musicie być przygotowani finansowo już na etapie myślenia o takiej budowie. Więc musicie mieć to zabezpieczone. Tutaj w prezentacji mam taki przykładowe zdjęcie, co może was wykończyć finansowo na samym początku. Może być to projekt. Jeżeli dacie się, jeżeli nie wkalkulujecie tego rozsądnie właśnie w kosztorys, to już na samym początku może to was załatwić w taki sposób, że tych środków po prostu nie wystarczy. To jest taki drastyczny przykład skomplikowania sobie budowy, ale jest to dość znamienne, że zostało nam wpojone taki, nazwijmy to, budowlany konsumpcjonizm, że w domu musi być nie wiadomo ile lokarn, kolumienki, balkony na wsi, co zawsze mnie dziwiło, po co komuś jest balkon? Oczywiście można z tym polemizować. To nie jest tak, że jestem wrogiem lokarny. Broń Boże. Lokarna ma też swoje zalety, ale tak jak tutaj, lokarna na lokarnie, balkoniki z każdej strony, balustrady podwójne, taki styl lokarnowo-kolumienkowy, on jest bardzo specyficzny dla polskiej prowincji. Jak będziecie jechać kiedyś samochodem przez Polskę, to zwróćcie uwagę na to, że to jest tak, jakby ludzie chcieli się tym wyróżniać, że jak ktoś ma obok dom z jedną lokarną, to następnie już ma co najmniej dwie, albo ta lokarna jest troszeczkę udziwniona. To wszystko generuje koszty. Każdy taki element to jest dodatkowy koszt, a dach jest jednym z najdroższych elementów ogólnie w całej budowie, więc jeżeli chcecie wybudować dom samemu i macie ograniczony budżet, bo zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy budżet was nie ogranicza, to wtedy tak puszczacie wodze fantazji razem z architektem i możecie wybudować sobie bardzo fantazyjny domek. Ale jeżeli wasz budżet w jakimś sensie was ogranicza, pamiętajcie o tym, że to jest ważne, żeby bryła domu była prosta. Prosty dach dwuspadowy najlepiej, w bryle prostokątnej budynek, to oszczędza naprawdę mnóstwo czasu i pieniędzy. I tak naprawdę w tym, jeżeli chodzi o finanse, to tyle chciałem wam przekazać. Jak się należy jeszcze przygotować? Oczywiście merytorycznie. Najlepiej, żeby najprościej przygotować się merytorycznie, jadąc na warsztaty, na przykład do Ziemiolubów, albo wchodząc na stronę OSBN na Facebooku, tam przedstawiają się różni ludzie, którzy szkolą, którzy prowadzą warsztaty. Ja powiem wam szczerze, ja się do tego nie nadaję, żeby prowadzić warsztaty, ponieważ to jest bardzo specyficzna sytuacja, prowadzenie warsztatów i to właśnie trzeba być taką specyficzną osobą jak Rysiu Biliński i Kasia, że mają anielską cierpliwość, serdecznie was pozdrawiam, kochani. I tacy ludzie po prostu nadają się do tego, żeby tą wiedzę przekazywać, robią to świetnie, mają ogromnie dużo wiedzy i tam warto bywać, żeby się uczyć, zwłaszcza tej metody, ponieważ jeżeli chodzi o budowę słomianą, technologię słomianą, jest to bardzo ograniczony temat w Polsce. Jest to ciągle jeszcze niszowy temat, i trzeba szukać takich właśnie miejsc. Oczywiście literatura. Literatura uboga, ale jest, istnieje literatura na temat Straubel, technologii, ale równie dobrą metodą byłoby tutaj zatrudnienie się w firmie na budowie po prostu. Oczywiście szansa na to, że znajdziecie firmę, która buduje słomiaki, jest niewielka. Jest bodajże 20 wykonawców w Polsce, więc to jest, załóżmy, nierealne powiedzmy, ale już dużo łatwiej będzie wam znaleźć pracę na przykład w firmach, które budują w technologii tradycyjnej szkieletowej,
który jestem potężnym wrogiem. Uważam, że ta technologia powinna zostać zabroniona, całkowicie nie nadaje się do naszego tutaj klimatu, ale generalnie Słomiak to jest budownictwo szkieletowe. Mamy tutaj do czynienia z podwójnym szkieletem, mamy tutaj do czynienia ze stolarką, z ciesielką i w takich miejscach spokojnie to, co będzie Wam potrzebne, żeby wynieść tą naukę, żeby potem zbudować sobie samemu dom, spokojnie stamtąd to wyniesiecie. Po prostu dostosujecie się do tej metody. Równie dobrym wyjściem jest zatrudnienie się w firmach, które wykonują dachy. To też jest tak naprawdę budowanie konstrukcji, a jeżeli nauczycie się wykonywać dachy samodzielnie, to też jest realnie zaoszczędzicie pieniądze, bo to jest duża część kosztów budowy takiego domu, to jest właśnie dach. Dlatego zachęcam Was, zwłaszcza jeżeli przeliczycie to sobie, przekalkulujecie, jeżeli na przykład wykonujecie jakiś zawód, który niekoniecznie przynosi Wam jakieś nie wiadomo jak duże pieniądze, albo już Was po prostu nudzi, to naprawdę jest to świetna alternatywa, bo raz, że pieniądze są już naprawdę fajne, teraz na budowach naprawdę zarabia się fajne pieniądze, zmienił się obraz budowlańca, bo to tak jak Jędrzej opowiadał o tym właśnie, że rzemiosło upadło, ale ja na przykład pamiętam, kiedy ja debiutowałem na budowie, no to było ciężkie miejsce, kurczę, no było tam dużo alkoholu przede wszystkim, to taki stereotypowy budowlaniec, to był z papierosem i z setunia z rana, no i tak naprawdę było, tak to wyglądało. W dzisiejszych czasach to się zmieniło, na budowach pracują fantastyczni ludzie, no nie będę tu mówił o swojej ekipie, ale naprawdę spotykam się z innymi ekipami na budowach, naprawdę to już nie są te budowy co kiedyś i bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli chcecie wybudować, jeżeli to jest Waszym marzeniem, bo warto też powiedzieć o tym, że dom to jest podstawowe dobro, coś czego potrzebujemy oprócz miłości, bliskości drugich ludzi, jedzenia, no to dach nad głową jest najważniejszy, więc warto się skupić na tym, aby tego dokonać i to jest na pewno droga, którą warto iść. Jak się przygotować fizycznie? To jest bardzo ważna sprawa, zwłaszcza w kontekście tego, że dzisiejszy świat robi bardzo dużo, żebyśmy fizycznie byli po prostu słabi, żeby zarabiały na nas koncerny farmaceutyczne i inni wszyscy. Dlatego warto jest zadbać o swoją fizyczność. To jest no poprzez taką codzienną dyscyplinę, czyli gimnastykę. Oczywiście najlepszą sytuacją jest właśnie, kiedy pracujecie fizycznie, to tak naprawdę dostarczacie tego ruchu na bieżąco. Naprawdę no wystarczy wejść na 8-metrowe rusztowanie tak ze 3-4 razy w tej wewte i gwarantuję Wam, że to Was wzmocni bardzo, zwłaszcza jak będziecie to robić codziennie. I no musicie być tego świadomi, że jeżeli podejmiecie się takiego zadania jak budowa domu, to z mojego punktu widzenia to jest jednym z najtrudniejszych rzeczy, no bo wiadomo, finanse, o ile zgromadzimy jakąś gotówkę, no to też mamy instrumenty finansowe. Możemy wziąć kredyt, możemy próbować pożyczyć od rodziców, od znajomych. Merytorykę też jest dość łatwo ogarnąć, no bo mamy YouTube, mamy warsztaty, mamy literaturę, możemy to przeskoczyć. Ale jeżeli nie będziecie przygotowani fizycznie do tego procesu, no to się skończy po prostu źle, bo to jest bardzo wymagające zadanie i jeżeli nie będziecie sobie zdawać z tego sprawy, a też tu już wracając właśnie do tej pracy na budowie, która też bardzo łatwo pokaże Wam, czy jesteście do tego przygotowani, czy nie, bo proces sam w sobie, no musicie się liczyć z tym, że będzie trwał co najmniej 3-4 miesiące. Mówię o takim minimum, czyli sprawnie przebiegający proces. No i pytanie, czy Wasza fizyczność Wam na to pozwoli? Budowa to bardzo szybko zweryfikuje. Jeżeli będziecie w stanie przepracować na budowie, właśnie przy dachach czy konstrukcjach drewnianych
te 4 miesiące, to nie dość, że zarobicie sobie pieniądze, zdobędziecie doświadczenie, to jeszcze w dodatku będziecie mieli odpowiedź na to, czy fizycznie dacie sobie z tym radę. Bo co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, bo zakładam, że ktoś wam będzie pomagał, bo nie ma takiej możliwości, żeby zbudować słomiaka w pojedynkę. Już słyszę głosy, że o, może jest. Być może jest. Nie polecam budować samemu, bo co innego jest murować sobie powolutku domek z Itonga czy z Wienerbergera. I to wydaje mi się łatwiejszym zadaniem niż wybudowanie słomiaka, gdzie jest presja czasu, jest wymagająca sama konstrukcja, więc samemu będzie to trudno zrobić. Więc musicie mieć ludzi do pomocy. Jeżeli będziecie dobrze przygotowani merytorycznie i fizycznie, to waszym najważniejszym zadaniem będzie pokierować tym zespołem. A jeżeli się zbierze grupa osób, która jakby... No ostatnio był taki właśnie przypadek, znajomi zaczęli budować dom, bo generalnie to się wydaje bardzo proste. Jak się obejrzy filmy na YouTube, zresztą oni też byli jak na jednej z moich budów, i jak jest zgrana ekipa, w której każdy wie, co ma robić i zadziewa się to, to się wydaje bardzo proste. No bo każdy robi pach, pach, o, stoją nagle ściany, to nie mija nawet 2 tygodnie, stoi cała konstrukcja domu i to się wydaje proste. No i ludzie się podejmują tego zadania i dopiero wtedy jest weryfikacja tego wszystkiego, właśnie fizyczności, merytoryki. Ja akurat wtedy nie mogłem pomóc, zaczęło się dzwonienie codziennie, dystans był za duży, nie mogłem dojechać. No było to problematyczne, więc musicie mieć świadomość tego, że im bardziej się przygotujecie do tego procesu właśnie przez tą merytorykę i fizyczność, tym ten proces po prostu przebiegnie gładko. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jest taka anegdota, że budowa domu bardzo często się kończy rozwodem. No i tak niestety jest. A właśnie dlatego, że zaczynamy to robić nie będąc do tego przygotowanym lub przygotowaną. Zalety budowania samemu. Niezaprzeczalnie ma to mnóstwo zalet, przede wszystkim koszty. Budując samemu, tak oszacowałem to trochę na oko, ale myślę, że mocno tutaj się nie pomyliłem. Jeżeli ktoś tutaj chciałby wejść w polemikę w komentarzach, to zapraszam. Uważam, że to jest mniej więcej 1/4 kosztów, które ponieślibyśmy zlecając taką budowę, a ponosimy ją robiąc samemu. Oczywiście ceteris paribus, no bo jeszcze trzeba wliczyć czas, swój własny czas. To też zależy od tego, na ile ten swój czas wyceniacie, bo jeżeli macie pracę, która przynosi wam duży dochód jednostkowy, no to może wyjść tak, że poświęcając go na budowę, to zapłacicie nawet więcej niż zlecając taką budowę, ale jakby operując w realiach naszych tutaj polskich, umówmy się, 1/4 kosztów. To jest pieniądze zaoszczędzone na własnej budowie. Zdobywacie doświadczenie, które możecie. Nie, 1/4 kosztów, jeżeli wychodzimy od okrągłych sum. Jeżeli za zlecenie budowy domu zapłacilibyście 1 000 000 zł, to budując go samemu zapłacicie 250 tysięcy złotych. Szacunkowo. Następnie zdobywacie ogromne doświadczenie, które będzie z wami szło już do końca życia. Będziecie mogli to doświadczenie przekazać własnym dzieciom, znajomym. Jest to bezcenne, tego się nie da przecenić. I znam wielu ludzi, którzy po tym, jak zbudowali swój dom pierwszy, wchodzą w to na 100%. Albo zatrudniają się w firmach, które to robią, albo wchodzą na swój własny biznes i robią to z powodzeniem, bo często jest tak, że ludzie z pasją, którzy wchodzą w coś, nawet jeżeli nie byli, no tak jak tutaj Jędrzej wspomniał, że on jest polonistą, ale robi rzecz z pasją, która sprawiła, że stał się mistrzem w tym i to mu przynosi przyjemność. I tutaj jest ta sama zasada, będzie miała miejsce. Jeżeli wybudujecie własny dom, zdobędziecie naprawdę mnóstwo doświadczenia i będziecie mogli to później wykorzystywać. Również zaletą jest to, że kontrolujecie cały proces. Od początku do końca jesteście w tym, wszystko się dzieje tak, jak sobie tego życzycie, pod warunkiem, że jesteście przygotowani do tego merytorycznie i wiecie, jak to ma wszystko wyglądać. Chodzi o to tutaj, że
no nie zdajecie się na wykonanie czyjeś błędy albo niedopatrzenia, tylko macie pełną kontrolę nad tym, co się dzieje od samego początku aż pod klucz. Ale oczywiście takie budowanie ma również wady. No jest to przede wszystkim odpowiedzialność za taką budowę, ponieważ budowa domu to, mój mentor kiedyś powiedział, że to jest bardzo proste. Tak, w pewnym sensie tak, ale jednocześnie jest to inwestycja, która musicie wydać sporo środków i błędy ewentualne, które możecie popełnić przez właśnie jakieś braki wiedzy merytorycznej, no będą kosztowne, więc tutaj ciąży na was ogromna odpowiedzialność za to, żeby ten proces przebiegł tak, jak należy. Dużym problemem może być też to, że ludzie, którzy będą wam pomagać, prawdopodobnie będą bez doświadczenia, bo to będą wasi jacyś tam bliscy, którzy z entuzjazmem podejdą do tego, żeby razem z wami zbudować dom, ale nie będą mieli żadnego tutaj przygotowania, będą mogli tylko służyć swoją właśnie siłą, swoimi rękami. I jest to swego rodzaju wada, bo to też powoduje taki troszeczkę dyskomfort, że no nie możecie tego pewnych zadań na kimś oprzeć, bo ten ktoś nie będzie miał pojęcia, jak to zrobić, będzie bazował na tym, na waszej merytoryce i na waszym przygotowaniu. Kolejnym ryzykiem jest pogoda. Przy budowie słomiaka to jest klucz, ponieważ słoma, jedyne czego się boi, ona się nie boi wbrew takiej obiegowej opinii, ani ognia, ani myszy, ani tego wilka, co przychodzi tam i dmucha i ten domek się rozpada, nie. Słoma się boi tylko i wyłącznie wody. Jeżeli podczas procesu dojdzie do zawilgocenia słomy, taka przegroda będzie się nadawała do rozbiórki. Czyli w konsekwencji te dwa ostatnie punkty, pogoda i czas, są tutaj taką największą wadą tego budowania samemu, bo jeżeli przychodzi ekipa, no to tak jak my wchodzimy na budowę, my się zobowiązujemy, że doprowadzimy pewien etap w pewnym określonym czasie do końca i też bierzemy pełną odpowiedzialność za to, na przykład, że materiał zostanie zniszczony w wyniku pogody. A wy budując sami, jeżeli zaskoczy was właśnie pogoda, a czas będzie się przeciągał, no to narazi was to na straty, nerwy i jest to ewidentna wada takiego budowania samemu. Kluczowe momenty przy budowie, ogólnie nie tylko słomiaka, to jest no na pewno wybór miejsca. Musicie zdawać sobie sprawę, że budując dom w jakichś specyficznych miejscach, na przykład na stoku, dużym nachyleniu, czy w miejscu, gdzie jest duże zacienienie, to też będzie determinowało, albo dojazd do działki będzie utrudniony, to też będzie wpływało na to, jak sprawnie przebiegnie ta budowa i jak się finalnie zakończy. Projekt, o którym wspominałem, jest bardzo ważny. Uważajcie na projekty, bo często jest tak, że gubimy się właśnie w tym naszym konsumpcjonizmie, nazwijmy to, że coś nam się wydaje, że jest ładne i wtedy nie bierzemy pod uwagę to, że to jest to skomplikowany projekt, bo bardzo nam się podoba. To jest pułapka, w którą bardzo często klienci wpadają przy budowie domu. Zakup materiałów. Słomiak właśnie przy lesie. No to jest taki temat jeden z, no dość kontrowersyjny, bo to nie chodzi o to, że on z zewnątrz będzie sobie tam obrastał mchem, tylko chodzi o właśnie o funkcjonowanie tego, że nie będzie doświetlony słońcem. Jeżeli dojdzie gdzieś tam do zawilgocenia przegrody, to będzie miała utrudniony, bo pamiętajmy o tym, że słomiak jest otwarty dyfuzyjnie. Nawet jeżeli wilgoć się dostanie do przegrody, to on ciągle ma szansę, żeby ta wilgoć opuściła tą przegrodę. I to jest niezaprzeczalna, czy to jest jedna z największych zalet takiego budownictwa. Ale jeżeli będzie cały otoczony lasem, gdzie to słońce nie będzie mogło operować, gdzie też wilgotność będzie specyficzna, może to w pewien sposób wpływać na fizykę tej budowli. Zakup materiałów. Słuchajcie, jest ważną rzeczą. Ja na swoją budowę wiozłem drewno z prawie 200 km. Ludzie się pukali w głowę, pytali dlaczego. Ponieważ miałem zaufanego tartacznika. Wiedziałem, że drewno jest dobrej jakości, że jest z dobrego gatunku, o odpowiedniej porze ścięte. To są też ważne rzeczy. Drewno powinno być ścinane zimą. Teraz przemysł drewny pracuje non-stop.
Nikt nie patrzy tak jak kiedyś na to, kiedy się ścina drzewo. I ostatnio budowaliśmy takiej inwestorce drewno, ona sobie sama kupiła to drewno. I ja mam takiego kolegę, który jest technologiem technologii drewna i on się śmiał, mówi, kurde, pierwszy raz budujemy dom z drewna opałowego. Takiej było jakości to drewno i to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na to, na ten materiał. Tak samo jak na słomę, ponieważ no słoma, właśnie dlatego też wracamy do merytoryki, żeby się pojawić na warsztatach, gdzie się to robi, żeby ktoś wam pokazał, jaka słoma się nadaje, jaki powinna mieć zapach słoma, która się nadaje do budowania słomiaka. No i kluczowym momentem też jest słomowanie, które jest bodajże najtrudniejsze, ponieważ tutaj trzeba mieć wiedzy chyba najwięcej, chociaż może to zagalopowałem się. Jest bardzo, z mojego punktu widzenia jest bardzo ważne, ponieważ trzeba tam się, jest to trudny proces, jest kilka miejsc w słomiaku, które są problematyczne, w których bardzo dużo czasu wam ucieknie i to jest taki moment kluczowy, nad którym trzeba mocno się pochylić. Wspomniana checklista się pojawiła, to jest pomysł mojej drugiej połowy, nie wiem co dokładnie, no, jak mam to skomentować. Zachęcamy was, żeby się zapoznać z tą checklistą, jeżeli odpowiecie sobie tutaj na te punkty, no to będzie dla was odpowiedź, czy jesteście przygotowani do tego, żeby wybudować sobie słomiaka, czy może jeszcze musicie poczekać i tą decyzję odwlec. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zapraszam do kontaktu. Macie tutaj mój numer telefonu, macie mojego maila, powstaje strona. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach strona ruszy. Tutaj na zdjęciu moja wesoła ekipa. Ja to jestem ten łysy. Obok mój. A, widać mnie, no to na pewno poznacie tutaj na zdjęciu. Obok moja piękna żona. I co jeszcze? No, dziękuję wam uprzejmie. Thank you.